Dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie Państwa powitać na pierwszym spotkaniu naukowym, dyskusyjnym, inaugurującym cykl seminariów z historii najnowszej Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to cykl spotkań pomyślany jako spotkania dyskusyjne, poświęcone historii Polski, nie tylko Polski, w XX wieku. Spotkania, które będą przebiegały w formie dyskusji, która będzie zawsze zapoczątkowana wystąpieniem zaproszonego gościa. Potem te wystąpienia i przebieg całego spotkania będzie rejestrowany, zamieszczany na IPN TV konferencję, jak również samo wystąpienie, sam referat zaproszonego gościa będzie umieszczany na portalu Przystanek Historia, tak by można było go też przeczytać w wersji pisanej. Proszę Państwa, na te spotkania chcemy zapraszać wybitnych historyków czy przedstawicieli innych dziedzin naukowych parających się historią, badaniami historycznymi, osoby, które mogą się poszczycić znaczącym dorobkiem naukowym, które prowadziły też jakieś szczególnie ważne projekty badawcze, tak aby mogły się podzielić z nami swoimi doświadczeniami badawczymi, doświadczeniami naukowymi. I dzisiaj jest mi niezmiernie miło powitać właśnie takiego historyka o wybitnym dorobku naukowym, profesora Eugeniusza Cezarego Króla, który jest nie tylko historykiem, ale również politologiem, jest też tłumaczem i niemcoznawcą i również jest filmoznawcą, a więc zainteresowania iście renesansowe pana profesora. Pan profesor w czasie swojej pracy zawodowej wiele lat spędził na badaniach w Niemczech, między innymi był szefem stacji Polskiej Akademii Nauk w Berlinie w latach 2002-2006. Był również przez kilkadziesiąt lat pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i dyrektorem tejże placówki w latach 2012-2016. Pracował też w Kolegium Civitas, tam był szefem Katedry Politologii. I zarówno w Kolegium Civitas i w ISP PAN mieliśmy przyjemność razem pracować. Ja pod komendą pana profesora wtedy tam pracowałem. Profesor Eugeniusz Cezary Król napisał kilka ważnych książek naukowych, które do dzisiaj nie straciły nic na swojej ważności, wartości merytorycznej. Między innymi Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945 oraz Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu 1919-1945. Za obydwie książki był nagrodzony nagrodą Clio. Jest również wydawcą i tłumaczem wybranych fragmentów dzienników Józefa Goebbelsa, które ukazały się w trzech tomach, oraz ostatnio był redaktorem naukowym i tłumaczem publikacji Mein Kampf, krytycznego wydania tej publikacji, która została wydana kilka tygodni temu. Proszę Państwa, te spotkania będą tak przebiegały, że najpierw oddamy głos panu profesorowi, to będzie około 45 minut do 50 minut wykładu. Pan profesor będzie się posiłkował tutaj prezentacją multimedialną, więc będzie można też przy okazji zobaczyć te informacje, które są w formie prezentacji. Potem zapraszam Państwa do dyskusji na temat tego wykładu, na temat tej problematyki i do zadawania pytań. Temat dzisiejszego referatu to Polska i Polacy w optyce Adolfa Hitlera. Panie profesorze, zapraszamy.
Dziękuję, panie profesorze. Proszę państwa, literatura hitlerologiczna jest ogromna i ciągle się powiększa. Nie sposób tutaj się przez tę literaturę przedrzeć, bo zabrałoby to zbyt wiele czasu, ale przypomnę, że najważniejszą książką, jeśli chodzi o biografię Hitlera, jest biografia brytyjskiego historyka Iana Kershawa oraz niemieckiego historyka Petera Longericha. To są te dwie podstawowe, względnie aktualne biografie Adolfa Hitlera oraz jest kilkaset książek, o których warto by mówić, ale teraz na to nie ma czasu. Jeśli chodzi o literaturę polską, która powstała w kraju, to zwracam państwu uwagę przede wszystkim na najnowsze publikacje, których autorem jest pan dr Krzysztof Rak. Pierwsza już się ukazała, Hitler, Polska jako niespełniony sojusznik Hitlera, i druga, która pojawi się za kilka tygodni, czyli książka Józefie Piłsudskim w kontekście Józefa Stalina i Adolfa Hitlera. To są publikacje, które mają oczywiście bogatą też bibliografię, do których można sięgnąć. Moje zadanie dzisiejsze polega na tym, żeby spojrzeć niejako z lotu ptaka na tę problematykę optyki Adolfa Hitlera w stosunku do Polski i Polaków, osadzić to zagadnienie w chronologii oraz w określonych punktach węzłowych. Do tego służy ten konspekt, który państwu tutaj przedstawiam, który zawiera te 11 punktów i dać wyraźnie, że ma charakter chronologiczno-rzeczowy. Proszę uprzejmie się przypatrzeć temu konspektowi. Za chwilę on będzie rozwinięty. Ale na początek chcę wskazać na pewną osobę, od której zaczerpnę pewną myśl, która będzie mi towarzyszyć podczas mojego wykładu. Tą osobą jest nieżyjący już niestety od 5 lat profesor Eberhard Jeckel, który znany jest polskim miłośnikom historii z tłumaczenia jego książki, takiej jednej z podstawowych, Hitlera, pogląd na świat. Ona powstała w Niemczech w 1969 roku, do nas dotarła na początku lat 70. Otóż co jest ważnego w tej książce, z mojej perspektywy, to stwierdzenie, pewna konstatacja, że na Hitlera należy patrzeć z dwóch punktów widzenia. Pomijam w tej chwili oczywiście aspekt etyczno-moralny, bo to oczywiście jest bardzo ważne zagadnienie, jak spojrzeć na Hitlera jako na człowieka, jako tego, który rozpętał straszliwą II wojnę światową. Ale w tej chwili nas interesuje z jednej strony Hitler jako twórca światopoglądu, czyli własnego poglądu na świat i na życie, które go otacza. Czyli można powiedzieć, że jest on swego rodzaju filozofem i teoretykiem ruchu. To jest jeden punkt widzenia. A drugi punkt widzenia, na co wskazał profesor Jeckel, to to, że Hitler był również politykiem działającym na bieżąco niejako. I w pierwszej roli, zdaniem profesora Jeckla, był konsekwentny i trzymał się określonych fetyszów. Fetysz rasy, fetysz państwa folkistowskiego, fetysz przestrzeni życiowej i fetysz wroga absolutnego. To są elementy, które w jego działalności politycznej są niezmienne. Można powiedzieć, że nawet są fanatycznie niezmienne. Na marginesie, Hitler uważał fanatyzm za jedną z najważniejszych, najszlachetniejszych cech, którą powinien mieć polityk. Natomiast w tej drugiej kwestii, kwestii bycia politykiem, Hitler był oportunistyczny i zmienny. I daje się to zauważyć w jego różnego rodzaju ruchach w trakcie jego działalności politycznej, zwłaszcza w latach 30. Otóż problem Polski mieści się w tym widzeniu. Chciałbym, żeby państwo pamiętali, że z jednej strony sprawa polska jest przepuszczona przez te fetysze, ale z drugiej strony problem Polski i Polaków jest poddany pewnemu oportunizmowi. Jak to będzie wyglądało w praktyce, zobaczymy. Na razie, jeśli patrzymy na pierwszy punkt
naszej analizy, to jest to okres formacyjny Hitlera. Bez wątpienia tym okresem formacyjnym jest jego pobyt w Wiedniu w latach 1906-1913. Jest to zagadnienie dobrze opisane zarówno w Mein Kampf Adolfa Hitlera, to jest oczywiście swoista biografia przepuszczona przez bardzo silny subiektywizm, a z drugiej strony jest opisane przez literaturę przedmiotu. Otóż dla nas istotne jest to, że z tego okresu formacyjnego Hitler wychodzi jako Żydo i Słowianofob. Jest to człowiek, który nienawidzi Żydów, który utwierdza się w przekonaniu antysemityzmu, antyżydowskości oraz znacznej niechęci do Słowian. Co charakterystyczne, głównym obiektem niechęci, jeśli idzie o Słowian, są Czesi. Polacy występują tutaj marginalnie. Wiadomo na przykład, że Adolf Hitler znał na przykład polskich ministrów, którzy funkcjonowali u dworu austro-węgierskiego. Ale też generalnie zgódźmy się, że ten okres formacyjny 1906-1913 to jest zbudowanie dwóch ważnych z punktu widzenia kariery politycznej Hitlera stereotypów antyżydowskiego i antysłowiańskiego. Początki działalności politycznej po I wojnie światowej są dobrze opisane w literaturze. Mamy wiele dokumentacji. Hitler bardzo często przemawiał, bardzo często pisywał do tworzącej się prasy narodowo-socjalistycznej. O Polsce pisze stosunkowo niewiele, ale jeśli już pisze, to w tych latach 1919-1923 pisze z wyraźną niechęcią. Przede wszystkim Polska jako sojusznik Francji. A Francja to jest dla Adolfa Hitlera wróg, jeden z wrogów numer jeden. Wróg śmiertelny, czyli taki, z którym się nie dyskutuje, tylko do niego się po prostu strzela. A więc Francja jest tym wrogiem absolutnym, a na Polskę spada odium niechęci z racji tej, że Polska jest, jak pisze i mówi w tych latach Hitler, wasalem Francji. To znaczy jest sojusznikiem Francji, a poza tym dodatkowym źródłem niechęci w stosunku do Polski w tych czasach jest fakt, że Polska jest okupantem wschodnich terenów Prus oraz jest sukcesorem traktatu wersalskiego, który Polsce przydzieli właśnie te oderwane od Niemiec tereny wschodnie Rzeszy. A więc jest sporo elementów, które budzą w Adolfie Hitlerze niechęć. Jest jeszcze jeden element, mianowicie taki, że obserwując polskiego przywódcę Józefa Piłsudskiego, Hitler przypomina sobie, i to też jest źródło niechęci do problematyki polskiej, że Piłsudski zdradził państwa centralne, ponieważ montując legiony polskie w pewnym momencie nie chciał złożyć przysięgi, nie zareagował na korzystne warunki, jak mniemano, aktu 5 listopada z 1916 roku, a potem wreszcie został ukarany za tę zdradę i wylądował w twierdzy magdeburskiej. To Hitler zapamiętał, ale też przyszła pora konfliktu polsko-radzieckiego w 1919-1920 roku. Hitler był ucieszony, że z tego oczywiście wyjdzie coś dla Niemiec pozytywnego, mianowicie Polska poniesie klęskę, a Niemcy dogadają się z Rosją. Zwycięstwo pod Warszawą i pokonanie bolszewików było dla Hitlera nieprzyjemnym wydarzeniem. Niemniej jednak spojrzał na Józefa Piłsudskiego z innej perspektywy, jako osoby o zdolnościach dowódczych i przywódczych. I od tego momentu istnieje pewna ambiwalencja w stosunku Adolfa Hitlera do Józefa Piłsudskiego, która się będzie w pewnych momentach objawiać, o czym za chwilę. Jak wiadomo, Adolf Hitler dokonał zamachu monachijskiego, puczu monachijskiego, w rezultacie którego wylądował w więzieniu i w tymże więzieniu napisał Mein Kampf. Pierwotnie miała to być
pewna refleksja na temat puczu monachijskiego, nieudanego puczu monachijskiego, ale Hitler tak się rozpędził, że napisał kilkaset stron, potem podyktowanych na maszynę. Stukał na tej maszynie i on, i jego współtowarzysz z więzienia Rudolf Hess. Po wyjściu z więzienia w 1924 roku z rozpętu napisał drugi tom i tak oto w latach 1925-1926 doszło do edycji książki Mein Kampf i warto wiedzieć, co w tej książce jest na temat Polski i Polaków. Otóż, proszę Państwa, jest tam niewiele na ten temat. Polska wyraźnie nie jest istotnym elementem. Są tylko pewne fragmenty nieznaczne, z jednej strony pokazujące, że Hitler negatywnie ocenia politykę germanizacji Ottona von Bismarcka, uważając, że Bismarck źle czynił w tym zakresie, bo zamiast germanizować ziemię, germanizował ludzi. A to zdaniem Hitlera z pobudek rasowych jest niemożliwe. Germanizowani Polacy nie staną się Niemcami, a nawet gdyby się stali, to przecież zakażą niemiecką czystą krew. W związku z tym ta krytyka wskazuje na fakt, że dla Hitlera właściwą formą germanizacji jest germanizacja ziemi. To znaczy usunięcie niezdrowego rasowo elementu i wprowadzenie na to miejsce czystych rasowo chłopów niemieckich, potem okazało się, że Niemców bałtyckich i tak dalej, i tak dalej. I mamy tutaj w tym momencie pewien sygnał, który odezwie się w sposób tragiczny w początku II wojny światowej. Mowa o masowych przesiedleniach w trudnych warunkach Polaków i Żydów z ziem wcielonych do Rzeszy w wyniku klęski 1939 roku. A więc to jest jeden element, który dotyczy Polski w Mein Kampf. Drugi element, znacznie skromniej opisany, to jest pewna niechęć bijąca z niektórych sformułowań, z których wynika, że rozpatrując ewentualność sojuszy potencjalnych, które rozważa Hitler, Polska się do tych sojuszy nie nadaje, bo Polska jest wasalem Francji, podobnie jak Czechosłowacja, więc Polska jest tutaj zdyskwalifikowana. I to są właściwie dwie podstawowe kwestie, które odnoszą się do spraw polskich w Mein Kampf. Jeszcze są drobne napomknięcia, ale generalnie możemy powiedzieć, że Polska w Mein Kampf nie istnieje. Ale jest pewien moment, który musi przykuć naszą uwagę. Mianowicie ten moment w tomie 14 drugiego tomu, w rozdziale 14 drugiego tomu, gdzie Hitler rozpatruje problem planów tworzenia i zdobycia przestrzeni życiowej. Jak wiadomo, Hitler zdecydował, że tą przestrzenią życiową będzie teren Rosji oraz, i tutaj jest konkretny cytat, poddane jej marginalne państwa, marginalne albo ościenne. Słowo Randstaaten można tłumaczyć albo tak, albo tak. A więc ten plan zdobywania przestrzeni życiowej ma uderzyć w Rosję i kraje i państwa jej podporządkowane. No i teraz jest pytanie, co to za państwa mogą być, jeśli pamiętać, że po I wojnie światowej Polska jest krajem niepodległym i niepodporządkowanym Rosji. Możliwe, że Hitler w tym momencie myślał o tej części Ukrainy i Białorusi, która znalazła się na terytorium Rosji Radzieckiej, a potem Związku Radzieckiego, ale wtedy te terytoria nie powinny się nazywać Randstaaten, tylko ewentualnie Randländer, tereny albo obszary ościenne, a nie państwa. Przecież ani Białoruś, ani Ukraina nie były państwami w tym momencie. Słowem, jest to pewna zagadka, ale jednocześnie otwarcie pewnej kwestii, która będzie się rozwijać w trakcie lat i 20. i 30. XX wieku. Mianowicie,
co zrobić z tym problemem, jeśli fetyszem jest Lebensraum, czyli uderzenie w celu zdobycia przestrzeni życiowej na wschodzie, to najkrótszą drogą jest droga przez Polskę, aby tę przestrzeń życiową w Rosji zdobyć. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo we współpracy z Polską, albo przez Polskę, mówiąc dosadniej, po trupie Polski. Ta kwestia w Mein Kampf nie została rozstrzygnięta. Tu widać wyraźnie znak zapytania. W tym momencie Hitler uznał, że nie pora na rozwiązania, ale za moment okaże się, że będzie o tym intensywnie myślał. Na razie jesteśmy, proszę Państwa, w momencie, kiedy Hitler wychodzi z więzienia. Wychodzi też jego książka Mein Kampf i w 1928 roku wychodzi, znaczy została napisana książka, która nie wyszła drukiem wtedy. Ukaże się dopiero w latach 60. w Stanach, a potem w Niemczech, w latach 60. XX wieku. Ją się nazywa potocznie druga książka albo Zweites Buch. Jest to niejako rozwinięcie Mein Kampf w odniesieniu do polityki zagranicznej. Tam wiele nowych rzeczy nie ma, jeśli chodzi o Polskę. Jest tylko podkreślenie pewnej nieufności wobec Piłsudskiego i krytyka koncepcji budowy polskiego państwa buforowego, które zdaniem Piłsudskiego, zdaniem Adolfa Hitlera powstało po I wojnie światowej i które to państwo nie powinno powstać. Ten Pufferstaat to jego zdaniem jest dzieło nieudolnej dyplomacji wiedeńskiej, czyli austro-węgierskiej. Z tych sformułowań bije głęboka nieufność wobec problematyki polskiej i niewiara w to, że może i powinno powstać państwo, które możemy nazwać niepodległym państwem polskim. W drugiej połowie lat 20. w środkach masowego przekazu narodowego socjalizmu, no przede wszystkim w prasie, mnożą się ataki na Józefa Piłsudskiego i na politykę Rzeczypospolitej Polskiej. Niektóre z nich mają charakter zupełnie niegodziwy i absurdalny. Oto na przykład jest taki atak, który odnosi się do życia prywatnego Józefa Piłsudskiego. Mianowicie pewne artykuły w prasie niemieckiej nazistowskiej z 1931 roku dotykają znajomości, mówiąc oględnie, Józefa Piłsudskiego z Eugenią Lewicką, lekarką z Druskienik, z którą to lekarką Józef Piłsudski wybrał się na Maderę w 1931 roku. Tu Państwo widzą jedną z tych scen. Historia tej znajomości, niektórzy mówią romansu, potoczyła się tragicznie, bo w 1931 roku Eugenia Lewicka odebrała sobie życie z niejasnych powodów. W każdym razie ten element został przez prasę niemiecką, nazistowską wykorzystany, jeszcze z odpowiednim dodatkiem, że marszałek Piłsudski, paranoik, wdał się w romans z żydowską dziewczyną. Chodziło o to, żeby w tym zawrzeć cały stereotyp antyżydowski i antypolski. A więc Józef Piłsudski jako paranoik, który wiąże się z żydowską dziewczyną, panią Lewicki. Niewątpliwie chodziło to o Eugenię Lewicką. A więc, tak jak powiedziałem, druga połowa lat 20. to ataki na Józefa Piłsudskiego i na politykę Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim w odniesieniu do mniejszości niemieckiej, ale też można odnotować, bo wiemy już sporo na ten temat, że na przełomie lat 20. i 30. zaczęły się pewne nieoficjalne sondaże między stroną polską i stroną niemiecką w odniesieniu do ruchu narodowo-socjalistycznego, a konkretnie również wobec Józefa Adolfa Hitlera. Rozumiano w Polsce, że
dojście Hitlera do władzy jest wysoce prawdopodobne. Przypominam tu, że na 1930 roku Partia Narodowo-Socjalistyczna zdobyła 107 mandatów w Reichstagu i stała się drugą co do wielkości partią w parlamencie niemieckim. To dawało wiele do myślenia między innymi Józefowi Piłsudskiemu, który z tego, co wiemy już z literatury przedmiotu, popchnął do Niemiec swojego przedstawiciela, który jest niestety ciągle jeszcze nieznany z imienia i z nazwiska. Wiadomo mniej więcej, że to jest adwokat poznański, ale jak się nazywa, ciągle nie wiadomo, który spotkał się z Otto Wagenerem, który był wtedy istotną postacią w otoczeniu Józefa Piłsudskiego. Mianowicie był jego doradcą do spraw ekonomicznych. Potem jego kariera się nie rozwinęła, bo popadł w niełaskę, ale akurat na przełomie lat 20. i 30. był osobą ważną. I z tą osobą spotkał się właśnie wysłannik Józefa Piłsudskiego. O czym oczywiście opinia publiczna w obu krajach nie wiedziała. My wiemy stąd, że opisał te spotkania z owym NN Otto Wagener w swoich notatkach, które zostały wydane już po II wojnie światowej. Hitler z najbliższej odległości, Hitler aus nächster Nähe. Mają Państwo tutaj okładkę tej publikacji. Widać wyraźnie na pierwszym planie jest Adolf Hitler, a z tyłu jest ten jego doradca Otto Wagener. Wagener. On jest przekręcany w literaturze polskiej, więc warto pamiętać, że to jest Wagener. Otto Wagener. Otóż Otto Wagener spotyka się z tym nieznajomym, a za jakiś moment spotyka się w Monachium znowu na poufnych rozmowach nasz ówczesny konsul generalny tamże, Aleksander Ładoś, którego znamy z pięknej postawy pomocy Żydom, ale już w czasie II wojny światowej. Aleksander Ładoś jest owym konsulem generalnym w Monachium, ale niestety nie cieszy się zaufaniem Józefa Becka i zaraz po spotkaniu ze swoim vis-a-vis, a był on nie kto inny, tylko Ernst Röhm, znany pewnie Państwu, kontrowersyjny, wówczas dowódca SA, który za moment popadł w konflikt z Adolfem Hitlerem, no i został po prostu zamordowany w jednym z więzień monachijskich, ale to się stało w 1934 roku. Na przełomie lat 20. i 30. jest bliską osobą Adolfa Hitlera i widać wyraźnie, że został użyty do takiej nieoficjalnej konsultacji z przedstawicielem państwa polskiego. Jest jeszcze kilka innych spotkań, które Państwo znajdą w artykule mojego autorstwa po tym naszym spotkaniu. Nie chciałbym tutaj mnożyć bytów. Co wynika z tego, z tych spotkań na przełomie lat 20. i 30.? Otóż wynika po pierwsze zainteresowanie obu stron wspólnymi kontaktami. Obie strony demonstrują, że im zależy na tych kontaktach. A druga rzecz to, że strona niemiecka, daje do zrozumienia bardzo wyraźnie, że co innego są ataki na Polaków w mass mediach nazistowskich, które są bardzo podobne do ataków mass mediów Republiki Weimarskiej. Polska nie miała dobrej prasy i nie tylko prasy, jeśli chodzi o media, mass media niemieckie, i jeśli się przyjrzeć tym mass mediom, to nazistowskie mass media się niewiele różniły wtedy tonacją i argumentacją w stosunku do Polski i Polaków. Ale ci wysłannicy poufnie dają do zrozumienia, że żeby się tym nie przejmować, że za moment jak Adolf Hitler dojdzie do władzy,
to on ma pewną koncepcję dogadania się z Polakami. Trzeba tylko wykazać cierpliwość i nie przejmować się tymi bieżącymi atakami prasowymi. Taki jest generalny wydźwięk tych spotkań. Ich jest niewiele, ale warto je odnotować, bo o ile można wątpić, że na przykład Ernst Röhm nie dodał przypadkiem czegoś od siebie, co się tyczy tej oceny przyszłości stosunków polsko-niemieckich, o tyle Otto Wagener ze względu na swoją konkretność mógł być bliski prawdy. Strona polska miała nawet sygnał, że doszłoby nawet do spotkań przedstawicieli polskich z Adolfem Hitlerem, ale Polacy wtedy się nie zdecydowali na takie poufne spotkania z Adolfem Hitlerem. Niemniej jednak pewien osad po tych spotkaniach pozostał i on będzie obecny w dalszych kontaktach. Jak wiadomo, w 1933 roku, punkt 6 naszego konspektu, Hitler doszedł do władzy i jego stosunek do Polski i Polaków przez 1933 rok się niewiele zmienił. Mass media nadal ziały nienawiścią. Ja Państwu pokażę tutaj jedną z najostrzejszych antypolskich karykatur, jakie się wtedy pojawiły w mass mediach narodowo-socjalistycznych. Dokładnie w organie centralnym narodowego socjalizmu, czyli Völkische Beobachter. Mają tu Państwu postać Polaczka, Polakę, nie Polak, tylko Polakę, który jest w stanie kompletnego upojenia alkoholowego, jak Państwo widzą, który ma zwidy z białymi myszkami, jak przystało na delirium alkoholowe, a dlatego ma taki stan, ponieważ napił się z wielkiej butli, która nazywa się nienawiść do Niemców. I tak oto wygląda polskie delirium w oczach karykaturzysty narodowo-socjalistycznego w 1933 roku, kiedy Hitler jest już u władzy. Polskie delirium. Polaczek w stanie upojenia, który się opił płynu, który zawiera nienawiść do Niemców. Ale coś się zaczyna, proszę Państwa, zmieniać. Ponieważ obie strony, zarówno strona polska, jak i strona niemiecka, przystępują do akcji. Mianowicie z jednej strony mamy do czynienia w tym czasie z taką akcją, która nie jest do końca zdefiniowana, ale wiadomo o niej, że przynajmniej była w zamiarze, mianowicie wojny prewencyjnej z Niemcami, którą tą wojnę prewencyjną Adolf Hitler zdaje się propagować i nawet w tej sprawie rozmawia z Francuzami. Z tej wojny prewencyjnej, jak wiadomo, nic nie wychodzi, ale liczy się też zamiar, który daje Adolfowi Hitlerowi do myślenia, że Polacy gotowi są jednak użyć siły zbrojnej w stosunkach z Niemcami, a Niemcy wtedy jeszcze były w zasadzie bezbronne, bo siłę zbrojną Niemiec w tym czasie krępował bardzo silnie traktat wersalski. Polacy wykonują też jeszcze inne gesty, na przykład wzmacniają obsadę strażnicy i składnicy na Westerplatte, demonstracyjnie wpływa do Gdańska okręt wojenny Wicher, który nie powinien w świetle ówczesnych przepisów wpłynąć, niemniej jednak Polska stawia na swoim i pokazuje, że gotowa jest do czynów typu fakty dokonane. Słowem, daje to wszystko Hitlerowi do myślenia, a jednocześnie Józef Piłsudski myśli sobie, że w tej sytuacji, jaka jest, w tej sytuacji z jednej strony wzrostu znaczenia stalinizmu w Związku Radzieckim, to jest kulminacja właściwie stalinizmu z wielkimi czystkami, z niepodzielną władzą Stalina, a z drugiej strony z Adolfem Hitlerem u władzy, Józef Piłsudski również myśli o tym, żeby jakoś ułożyć sobie stosunki zarówno z partnerem ze wschodu, jak i z zachodu. No, dochodzi do realizacji tego czegoś, co nazywamy
polityką równowagi, którą potem będzie realizował Józef Beck, mianowicie trzymania równego dystansu zarówno w stosunku do Moskwy, jak i w stosunku do Berlina. Przyjazne kontakty z oboma stronami, najlepiej wzmocnione traktatami, ale też trzymania się na dystans, nie dania się wciągnąć w politykę realizowaną przez obu naszych groźnych sąsiadów. I tak oto strona polska pod koniec 1933 roku godzi się na oferty, które mają za zadanie doprowadzić do ocieplenia stosunków polsko-niemieckich. Inicjatywa wychodzi od Niemiec, ale ona jest podjęta przez stronę polską, bo mieści się to w tej formule polityki równowagi. I tak oto w styczniu 1934 roku dochodzi do podpisania deklaracji o wyrzeczeniu się siły w stosunkach wzajemnych między Polską a Niemcami, która często, choć niesłusznie, nazwana jest paktem o nieagresji. Chodzi o to, żeby pokazać, że strona polska ma już o pakt nieagresji ze Związkiem Radzieckim z 1932 roku, potem przedłużonego w 1934. I do tego dochodzi pakt nieagresji, a faktycznie deklaracja o wyrzeczeniu się siły z 1934 roku. Czyli polityka równowagi ma swoje bardzo, zdaniem architektów tej polityki, bardzo silne filary. Dwa pakty o nieagresji z dwoma sąsiadami, a do tego przecież sojusz polityczno-wojskowy z Francją, najsilniejszą armią lądową w Europie owego czasu, i ten sojusz dodatkowy z Rumunią, czyli zdaje się w połowie lat 30., że sytuacja dyplomatyczna Polski i jej bezpieczeństwo międzynarodowe jest zagwarantowane. Lata 1934-38 obfitują w szereg różnych ciekawych efektów, które podkreślają to ocieplenie stosunków. No nie miejsce tutaj i nie pora, żeby Państwu te rzeczy opisywać szczegółowo, ale może pokażę pewne zdjęcia i karykatury, które wskazują na to, że te stosunki mające na celu ocieplenie dość silnie się zaawansowały. Na przykład takim faktem jest przybycie z półoficjalną wizytą do Polski ministra oświecenia narodowego i propagandy Rzeszy Józefa Goebbelsa. Mają tu Państwo zdjęcie z jego powitania na lotnisku Mokotowskim, tuż obok nas. Po prawej stronie Józefa Goebbelsa jest Bronisław Pieracki, ówczesny minister spraw wewnętrznych. Po lewej ambasador niemiecki Adolf von Moltke. Jak Państwo pewnie wiedzą, Bronisław Pieracki za kilkadziesiąt godzin stanie się ofiarą zamachu, który spowoduje jego śmierć. Nawet był przez pewien moment taki pogląd, że być może Józef Goebbels jest tym zamachem związany. Potem dopiero okazało się, że prowodorami i wykonawcami byli ludzie ze środowiska skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego. A więc wizyta Goebbelsa w czerwcu 1934 roku w Warszawie i w Krakowie. Drugi fakt, na przykład, może Państwa zdumieć, komisaryczny prezydent Warszawy Stefan Starzyński jedzie z przyjacielską wizytą do Drezna, wykorzystując fakt pewnej rocznicy pobytu tam Fryderyka Chopina i odsłonięcia stosownej tablicy z tego powodu. Towarzyszy mu polski ówczesny ambasador Józef Lipski, ten z lewej, wysoki pan, a z prawej jest to nadburmistrz Drezna, który potem będzie jednym z szefów dystryktów w generalnym gubernatorstwie. Stefan Starzyński składa wieniec przy grobie księcia warszawskiego Fryderyka Augusta, czyli tego, który miał być księciem księstwa warszawskiego. Bardzo fetowana to była uroczystość.
z udziałem Stefana Starzyńskiego. Jeszcze jedną rzecz Państwu pokażę z też rzeczy niezwykłych. Otóż w propagandzie propolskiej wtedy, w źródłach, w mass mediach nazistowskich, postać Józefa Piłsudskiego była niesłychanie szanowana. I oto dochodzi do śmierci Józefa Piłsudskiego i mają Państwo scenę, która może zdumiewać, mianowicie na osobiste życzenie Adolfa Hitlera w Berlinie, w katedrze katolickiej świętej Katarzyny, którą Państwo mogą teraz zobaczyć, bo ona została odbudowana, niedaleko Unter den Linden, odbywa się msza żałobna ku czci zmarłego Józefa Piłsudskiego w maju 1935 roku. Na czele widzą Państwo Adolfa Hitlera. W jego tle jest trumna symboliczna spowita sztandarem z polskim orłem. Na tej mszy znaleźli się różni ważni oficjele, między innymi tu wypatrzyłem Józefa Goebbelsa. Na tej uroczystości był również Jan Kiepura, który wtedy święcił triumfy na scenach operowych również Niemiec. Ta msza odbyła się w sposób bardzo rozbudowany, bardzo uroczysta i jak Państwo wiedzą, Hitler, który miał podobno jechać na uroczystości żałobne do Warszawy, wdelegował na te uroczystości osobę wówczas numer dwa w Niemczech, Hermana Göringa. A więc bardzo fetowano Józefa Piłsudskiego i propaganda narodowo-socjalistyczna wyrażała wtedy bardzo silne przekonanie, że następcy Józefa Piłsudskiego będą szli tą samą drogą, którą wskazał nieżyjący marszałek. Mają Państwo z karykatur bardzo ciekawe elementy do analizy. Oto karykatura, która pokazuje z jednej strony niemieckiego Michałka, taka figura symboliczna, jak na przykład wuj Tom dla Anglików, czy też Uncle Tom dla Anglików, czy też paryska Marianna dla Francuzów. Tu mają Państwo stereotyp tego poczciwego Niemca, Michiela, oraz Polkę. Żeby było jasne, że to jest Polka, dźwiga ona garnek czy dzbanek z wizerunkiem polskiego orła, nie wiedzieć dlaczego bez korony. Tylko że ta Polka nazywa się Marinka, to nie jest specjalnie znane imię w Polsce, no ale chodzi o tę Marinkę. Otóż oboje, Michiel i Marinka, dziwią się pozytywnie, że jak to może być, że pies z kotem jedzą z jednej miski, mimo iż usiłuje zakłócić tę sielankę kogut na płocie, który się wydziera w niebogłosy, a ten kogut to kto? No to oczywiście kogut galijski, czyli Francja, która usiłuje zaszkodzić w dobrych stosunkach polsko-niemieckich. I jeszcze jedna rzecz z tej serii, coś, o czym może Państwo nie wiedzą. Otóż Józef Piłsudski i późniejszy generał Kazimierz Sosnkowski byli internowani w 1917 roku na terenie twierdzy w Magdeburgu. Mieszkali w tym oto domku, tak zwany domek magdeburski. Siedzieli tam do 1918 roku, do listopada. Otóż burmistrz Magdeburga, oczywiście po konsultacjach z wyższymi sferami, postanowił na znak przyjaźni podarować stronie polskiej domek magdeburski w 1937 roku, na dziesięciolecie internowania Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. I co się stało? Domek został rozebrany po kawałeczku, mają tutaj Państwo na tych zdjęciach kolejne fazy rozbiórki, po czym przeniesiony do Warszawy i odsłonięty na tyłach Belwederu. Na tyłach Belwederu. 1939 rok. Wtedy już stosunki polsko-niemieckie się bardzo mocno zaostrzyły i uroczystości związane z odsłonięciem tego domku było bardzo skromne. Otóż ten domek stał przez cały okres okupacji na terenie łazienek
Coś się z nim stało pod koniec lat 40. Po dzień dzisiejszy nie wiadomo, co się stało, że ten domek zniknął. No możemy się domyśleć, że służby specjalne PRL-owskie ówczesne zrobiły wiele, żeby ten domek, który uchodził za pewnego rodzaju ikonę w 1939 roku, zniknął. Przez cały okres II wojny światowej się zachował. To są takie wybrane elementy, które wskazują na ocieplenie stosunków polsko-niemieckich w latach 1934-38. Odbywały się wizyty i rewizyty różnych grup społeczno-zawodowych, prawnicy, policjanci, weterani wojenni, harcerze i Hitlerjugend organizowali wspólne biwaki. Doszło do intensywnej współpracy na polu kultury. Na przykład powstało kilka filmów koprodukcji polsko-niemieckiej. Słowem, było ocieplenie. I teraz powstaje pytanie, dlaczego i po co? Dlaczego i po co? No tutaj wrócimy, proszę Państwa, do tego znaku zapytania, który znalazł się w Mein Kampf. Mianowicie sprawa Polski nie była tam wyjaśniona. Otóż wygląda na to, że okres ocieplenia służył temu, aby namówić Polskę, żeby powędrowała w ramach zdobywania przestrzeni życiowej na wschodzie razem z Niemcami. W tym celu do Polski przyjeżdżał 4 razy od 1935 roku, 35, 6, 7, 8, 4 razy marszałek Göring, który brał udział w polowaniach, to była jego ulubiona zabawa, jakby nie było, był wielkim łowczym Rzeszy, ale zasadniczym celem tych wizyt w Polsce było coraz bardziej natarczywe namawianie Polaków, słuchajcie, idziemy razem, znajdziemy tam dla siebie wspólną przestrzeń życiową. Na przykład Polacy znajdą tę przestrzeń życiową na Ukrainie. Będziemy razem, zmienimy pewne warunki naszych relacji traktatowych. No coś Polska oczywiście postąpi, jeśli chodzi o stronę niemiecką. No jak kompromis, to kompromis, ale w tych latach 34-38 nie było to bardzo wyraźnie definiowane. I wreszcie, proszę Państwa, przychodzi moment, uciekł mi ten, przepraszam. Możemy spowodować, żeby to wróciło jakoś? Przepraszam bardzo, bo nieopatrznie coś nacisnąłem. To. Tak. Jest, przepraszam za zamieszanie, ale to z emocji. Teraz jeszcze chciałbym to znaleźć. Jest. Otóż, proszę Państwa, wróćmy jeszcze na moment do konspektu. Jesteśmy w fazie ocieplenia stosunków i powolnego końca tego ocieplenia. Mianowicie w październiku 1938 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Rzeszy, Joachim von Ribbentrop, spotkał się z polskim ambasadorem Józefem Lipskim w takiej uzdrowiskowej miejscowości Berchtesgaden w Alpach. Ponad Berchtesgaden był pewien masyw górski, gdzie mieściła się rezydencja Adolfa Hitlera, Berghof. Otóż w tymże Berchtesgaden Ribbentrop wystąpił wobec Lipskiego w przyjacielskiej formie
z taką a to inicjatywą, słuchajcie, no dogadamy się, dobijmy pewnego kompromisu, który się nazywa Global Lösung, czyli całościowe rozwiązanie polsko-niemieckich problemów na zasadzie kompromisu. Otóż ten kompromis z punktu widzenia strony niemieckiej miał przede wszystkim polegać na tym, że Polska zgodzi się na przyłączenie wolnego miasta do Niemiec, zgodzi się na eksterytorialną autostradę przez korytarz pomorski i eksterytorialną linię kolejową przez korytarz pomorski do Prus Wschodnich. W zamian za co Niemcy obiecują oczywiście wspólne plany, o których już wspominałem, oraz przedłużenie tej deklaracji, która przyobleknie się w kształt już prawdziwego paktu nieagresji na dalsze wiele lat. Józef Lipski wysłuchał tego uprzejmie, no i oczywiście nie zajął stanowiska, tylko powiedział, że powiadomi o tym centrale. Centrala została powiadomiona i właściwie od końca 1938 roku przez całą zimę 1939 i początek lata Niemcy nieustannie nawiązują na tej kwestii i z coraz większym natężeniem i coraz większym naciskiem. Polska dochodzi do wniosku, że w takiej sytuacji musi wystąpić o jakąś reasekurację. Dochodzi do stosunków polsko-brytyjskich, w efekcie których Wielka Brytania udziela w końcu marca 1939 roku Polsce gwarancji, co dla Niemiec jest przysłowiową płachtą na byka. Józef Goebbels w swoich dziennikach zapisał: oto Beck, Józef Beck, wpadł w pułapkę lordów. Polska drogo za to zapłaci. Koniec marca 1939 roku. W kwietniu 1939 roku podczas wystąpienia w Reichstagu Hitler wypowiada deklarację o wyrzeczeniu się siły w stosunkach wzajemnych ze stycznia 1934 roku, a jednocześnie intensyfikowane są plany agresywne wobec Polski. Podjęta zostaje decyzja o znaczeniu strategicznym i złowrogim. Polska staje się wrogiem, wrogiem absolutnym. A więc z tego znaku zapytania, który mamy w Mein Kampf, robi się wykrzyknik. Polska nie przyjęła w mniemaniu niemieckim oferty wspólnego marszu na wschód i realizowania przestrzeni życiowej, który to plan był bardzo korzystny dla Polski. Wiadomo, że Hitler nie mógł zrozumieć, dlaczego Polacy odrzucają ten tak korzystny rodzaj kompromisu, który by przyniósł Polsce wiele korzyści. I zamiast tego znaku zapytania jest wykrzyknik, który oznacza przygotowania do wojny. Co się teraz dzieje? Teraz wracam na moment do tezy Eberharda Jeckla. Mianowicie powiedzieliśmy sobie, że jako polityk on jest oportunistyczny, tenże Hitler i zmienny. Oto w 1939 roku Hitler wraca tutaj do swoich przekonań światopoglądowych i włącza do polityki fetysz rasy. Fetysz rasy oraz fetysz wroga absolutnego. I oto od 1939 roku, od momentu podjęcia decyzji ataku na Polskę, Polska staje się wrogiem etnicznym, państwowym, a przede wszystkim rasowym. Przestaje być obiektem pewnego rodzaju zabiegów mających na celu pójścia wspólnego na wschód. Jaki jest dowód na to, że doszło na początku, już po klęsce wrześniowej, do tego rodzaju zmiany? Spróbujmy spojrzeć na taką bardzo charakterystyczną instrukcję prasową dla mass mediów niemieckich z 24 października 1939 roku, a więc w momencie, kiedy rozpoczyna się okupacja ziem polskich oraz
zaczyna się wcielanie ziem północnych i zachodnich bezpośrednio do Rzeszy. Ja Państwu szybko to przetłumaczę, bo to jest ważna instrukcja. Trzeba wszystkim w Niemczech, aż do dziewki od krów, aż do ostatniej dziewki od krów tłumaczyć, że polskość jest równoznaczna z podczłowieczeństwem. Tu mają Państwo takie słowo untermenschentum. Polskość, a właściwie polactwo, jest równoznaczna z podczłowieczeństwem. Polacy, Żydzi i Cyganie stoją na tej samej pozycji podrzędności ludzkiej. Na tej samej pozycji podrzędności ludzkiej. To jest trudne do tłumaczenia, bo jest to ta mowa, nowomowa nazistowska w odniesieniu do kwestii rasowej. I taki właśnie tenor ma pobrzmiewać w środkach masowego przekazu w III Rzeszy i trzeba to czynić tak długo, aż każdy, tu już przechodzę do drugiej puenty, aż każdy w Niemczech, każdego Polaka, obojętnie czy to jest robotnik rolny, czy intelektualista, uważa w podświadomości za robactwo. Uważa w podświadomości za robactwo. Tu jest wyraźnie napisane ungeziefer, robactwo. Co to znaczy uważać naród za robactwo? To znaczy nawoływać do tego, żeby to robactwo tępić. No wiadomo, jak się tępi robactwo. To jest najbardziej charakterystyczny i najbardziej złowrogi akcent pokazujący, jak zmienia się optyka Adolfa Hitlera w momencie wybuchu wojny. I właściwie tej optyce Adolf Hitler jest wierny przez cały czas okupacji. Tu się niewiele zmienia. Próbuje się w armii niemieckiej oraz na przykład w środowisku Józefa Goebbelsa i Hansa Franka w 1943 roku po klęsce stalingradzkiej oraz po odkryciu grobów katyńskich spróbować namówić Hitlera do pewnej modyfikacji w stosunku do Polski. Robi się to bardzo ostrożnie pod hasłem trzeba wydać instrukcję wschodnią. Głównie ma się na myśli, żeby zmienić pewien stosunek do Rosjan. Przestać ich traktować jak bydło i zwierzęta, ale może zacząć używać wobec nich pewnej polityki, pewnych instrumentów politycznych. Taki jest zamysł Józefa Goebbelsa. Do tego przyłącza się Hans Frank, który uważa, że również ta instrukcja wschodnia może mieć odniesienie do Polaków. Ich też należy inaczej traktować. Takie same głosy odzywają się w Wehrmachcie pod tytułem no, wprowadźmy Polaków do obszaru oddziałów pomocniczych, tak jak to zrobiono w stosunku do innych narodowości. Jak to się ma zamiar zrobić również w stosunku do Rosjan. No, cała kwestia armii generała Własowa polegała również na tym. Hitler się broni i najlepszym dowodem jest na to, że jeszcze w 1944 roku, albo już w 1944 roku, a więc już po klęsce powstania warszawskiego, zrezygnowany Józef Goebbels, odczytam Państwu fragment z jego dzienników, powiada, że indagowany w tej sprawie coraz bardziej natarczywie Adolf Hitler, to jest zapis z 10 listopada 1944 roku, cytuję, Führer zdecydował, że w naszej polityce w Polsce uwzględniając również wydarzenia w Warszawie, chodzi o powstanie warszawskie, nie powinno dojść do istotniejszych zmian.
Polityka w sprawie polskiej nie ulega przecież całościowo biorąc modyfikacją od 1939 roku, nawet jeśli tu i ówdzie musieliśmy w niej poczynić pewne korekty, bardzo nieznaczne. Dalej cytuję, to całkiem słuszne, że w danym momencie nie wprowadzamy do naszej generalnej polityki wojennej żadnych zmian. W obecnej sytuacji mogłoby bowiem powstać podejrzenie, pisze nadal Józef Goebbels, że jest to oznaka naszej słabości. Koniec cytatu. Proszę sobie wyobrazić, to jest późna jesień 1944 roku. Hitler obawia się, że jakiekolwiek koncesje wobec sprawy polskiej, mniejsza o ich skuteczność, była właściwie zerowa w 1944 roku, że one będą mogły być poczytane za oznakę słabości III Rzeszy, która, jak wiadomo, jesienią 1944 roku chyli się ku upadkowi. Ale proszę zwrócić uwagę na fakt, jeszcze na, panie profesorze, ile mamy czasu? Powoli zmierzamy do końca, ale jeszcze nie mogę się, proszę państwa, oprzeć pokazaniu państwa pewnej ciekawej karykatury. W ogóle opłaca się te karykatury badać. Proszę mieć świadomość, że Kladę Radacz, to czasopismo satyryczne, jest w internecie. To jest czasopismo, które działało przez 100 lat, do końca II wojny światowej. I analiza tych karykatur jest bardzo interesująca, zarówno od strony artystycznej, jak i od strony politycznej. Tu mają państwo na przykład karykaturę w związku z Powstaniem Warszawskim. Niezwykle trafną, trzeba powiedzieć. Mianowicie widzą państwo rozbójnika Józefa Stalina, jeszcze ma czerwony nos, który sugeruje alkoholizm, który w worku trzyma Polskę, tak? Trzyma w worku Polskę, przechodzi koło budy, w której spoczywa buldog o cechach charakterystycznych, fizjonomicznym Winstona Churchilla, też ma czerwony nos. Wiadomo, że Winston Churchill lubił się napić whisky. Przechodząc koło niego, Józef Stalin z palcem wskazującym mówi, no tylko siedź cicho, zrozumiałeś? No to jest pewnego rodzaju puenta dotycząca polityki Wielkiej Brytanii w stosunku do Powstania Warszawskiego i do, w stosunku do Polski pod koniec II wojny światowej. Ale ja wracam do ostatniego mojego elementu rozważenia. Hitler jednak w końcu dał się przekonać co do tych Polaków w służbie ochotniczej, bo oto już po Powstaniu Warszawskim powiedział, no słuchajcie, no zróbcie te Hilfswilligen Verbände, czyli oddziały pomocnicze z udziałem Polaków. No jak państwo się domyślają, takie plakaty, które rozwieszono, to jest plakat z okolic, o ile dobrze pamiętam, Grodziska Mazowskiego, że armia niemiecka przyjmuje ochotników służby pomocniczej. Takie plakaty nie miały już żadnego znaczenia, wywoływały tylko wzgardę i śmiech Polaków, no przez łzy oczywiście, w 1944 roku. Z tej kwestii, z tej inicjatywy już nic, proszę państwa, nie wyszło. Tu Hitler, jak można sądzić, no przełamał tę swoją niechęć do Józefa Piłsudskiego. Do tego Józefa Piłsudskiego Adolf Hitler miał stosunek ambiwalentny. Pamiętał mu tę zdradę z 1916-17 roku, ale z drugiej strony no miał nadzieję, że przy otwarciu stosunków polsko-niemieckich w 1933-1934 Józef Piłsudski będzie jego partnerem, a jeśli zemrze, to będą partnerem jego następcy. Tak się, jak państwo wiedzą, nie stało. Mają więc państwo do czynienia z pewną sytuacją, która doznała dramatycznego zwrotu. Próba zbudowania sojuszu z Polską, przy czym nie ma się co łudzić. Polska w tym sojuszu na pewno nie miałaby równorzędnej pozycji. Jeden z historyków nazwał to trafnie, że Polska byłaby takim junior partnerem, być może podobnym do pozycji Słowacji w okresie II wojny światowej. A więc z jednej strony budowa tego quasi sojuszu z Polską, a z drugiej strony po odmowie Polaków, którzy obawiali się, że wahnięcie się w stronę Niemiec
będzie oznaczało załamanie się polityki równowagi, która i tak się załamała z dodatkowych powodów. A więc to się, proszę Państwa, załamało i powróciło to, co leżało w światopoglądzie Adolfa Hitlera, a więc fetysz rasy, koncepcja wroga absolutnego i próba pomaszerowania na wschód już nie z Polakami, ale przez Polaków. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za bardzo interesujący wykład. I rodzi się tu kilka pytań. Jeśli pan profesor pozwoli, zadam teraz te pytania, które odzwierciedlają też pewne zapytania wśród odbiorców tego wykładu. A więc po pierwsze, na ile niemiecka, właśnie nazistowska propaganda kierowana na potrzeby wewnętrzne, wewnątrz Niemiec, do odbiorcy niemieckiego, a dotycząca Polski i Polaków, była skuteczna w kształtowaniu nastrojów zwykłych Niemców, zwykłych ludzi? Podejrzewam, że mam mówić krótko. Ile będzie trzeba? No, ile będzie trzeba, to ja od razu zwrócę uwagę nieśmiało na moją książkę, która ma 600 stron, Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu, gdzie znajdą Państwo również dużą wkładkę ilustracyjną. Ponad 300 ilustracji, fotografii, fotokopii dokumentów i karykatur. Szalenie Państwa zachęcam do ewentualnej lektury, tym bardziej, że wydawnictwo Bellona zapowiedziało, że książka będzie wznowiona, bo ona się już rozeszła. A więc odpowiadając tyle, ile trzeba, ale krótko na Pańskie pytanie, mogę powiedzieć, że niestety propaganda narodowo-socjalistyczna miała dość silny rezonans w społeczeństwie niemieckim. Po pierwsze dlatego, że ona, myślę o tej propagandzie antypolskiej, bo tu trzeba mieć świadomość, że w latach 1934-1938, w okresie tego ocieplenia stosunków, wątki antypolskie zostały kompletnie wyciszone. Do tego stopnia, że na przykład to samo zresztą stało się po stronie polskiej. Propaganda antyniemiecka, która przecież była, też została wyciszona. Najlepszy dowód, że na przykład wycofano, jako jeden z dowodów, wycofano z lektur szkolnych Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, co może zdumiewać. Otóż jeśli pytanie dotyczyło wpływu antypolskiej propagandy na Niemców, czyli to, co się działo do 1934, a potem co się działo od 1939 przez cały okres II wojny światowej, to była to propaganda niestety skuteczna. Propaganda niemiecka zmasowała szereg wątków, które wydawały się być przekonujące dla odbiorcy. Na przykład Polska jako gnębiciel mniejszości niemieckiej. Polska jako państwo sezonowe, które się nie utrzyma, bo nie ma warunków do normalnej egzystencji. Polska jako państwo, które nie szanuje dorobku Niemczyzny, jeśli chodzi o przeszłość historii Polski. Polska jako wasal i trampolina śmiertelnego wroga, jakim była Francja. Polska jako kraj, który dławi i tępi inne mniejszości narodowe, ale przede wszystkim oczywiście mniejszość niemiecką. Polska jako kraj, który stanowi pewnego rodzaju niebezpieczną trampolinę, jeśli chodzi o służby specjalne Związku Radzieckiego. No, krótko mówiąc, Polska to kraj, który nie powinien w tym miejscu być, bo nie ma prawa egzystencji. Te wszystkie elementy były podawane, a trzeba mieć na uwadze fakt, że to działo się za pośrednictwem propagandy totalnej, a więc takiej propagandy, która miała tylko jeden ośrodek dyspozycji politycznej, która nie znosiła i tępiła jakąkolwiek konkurencję w tym zakresie. A jeśli do tego dodamy, że podobnym trybem odbywała się propaganda w czasie Republiki Weimarskiej, a Hitler się w tym sensie do niej podłączył, wyłączywszy te 4 lata ocieplenia.
Dlaczego Hitler coś takiego zrobił, mógł zrobić? Hitler, wprowadziwszy rządy totalitarne i wprowadziwszy totalitarną czy totalną propagandę, nie musiał się liczyć z poglądami Niemców, którzy mogli się zastanawiać. No zaraz, przed chwilą nienawidziliśmy Polaków, a nagle mamy uważać ich za lojalnych partnerów, a może nawet sojuszników, w każdym razie za dobrych sąsiadów. To było możliwe w warunkach systemu totalitarnego, ponieważ Hitler nie musiał się liczyć z opinią publiczną. Ona została przytłumiona, jak wiadomo, pozostała na polu widzenia, na polu bitwy jedna partia. Wszystkie inne partie zostały albo rozbite, albo zmuszone do samorozwiązania i tak dalej, i tak dalej. W 1934 roku mamy do czynienia z modelowym wzorcem państwa totalitarnego, gdzie działa jedna bardzo intensywna propaganda totalna, która mogła wtedy przekazywać odbiorcy wszystko, co uważała za stosowne, a to mieściło się w pewnym schemacie nieprzychylności co najmniej do Polaków, co miało miejsce jeszcze w XIX wieku, a w okresie Republiki Weimarskiej Polska jako okupant ziem wschodnich Niemiec, a do tego jeszcze dybiąca na pewno na resztę Śląska i na Prusy Wschodnie, no budziła niepokój przeciętnego Niemca. Więc moja konkluzja jest taka, że niestety ta propaganda miała swoją, ta propaganda antypolska miała swoją dużą skuteczność, zwłaszcza wśród młodzieży, zwłaszcza w armii i zwłaszcza w partii. Dziękuję bardzo. I kolejne pytanie, mianowicie czy w Niemczech lat 30. istniała jakakolwiek alternatywna wizja w stosunku do poglądów Adolfa Hitlera wobec Polski i Polaków? No to jest dobre pytanie na duży wykład. Były pewne grupy w podziemiu, czy też opozycji antyhitlerowskiej, które oczywiście miały inną wizję Rzeszy po usunięciu dyktatora. Znamy poglądy tych grup. To były poglądy cywilne, poglądy wojskowe, były też grupy pacyfistów, ale żadne z tych grup, ubolewam nad tym, nie miały programu, który byłby korzystny dla Polski, gdyby te grupy doszły do władzy po usunięciu Adolfa Hitlera. Jeśli się zna poglądy tych różnych grup, to na ogół jest teza o tym, że należy powrócić do granic z 1914 roku, a więc do granic sprzed I wojny światowej. Były też pewne pomysły, żeby stworzyć pewne stany Europy, Stany Zjednoczone Europy i inne podobne, dość abstrakcyjne poglądy, ale muszę Państwu powiedzieć, to jest ten ponury paradoks, że najlepszym w sensie terytorialnym pomysłem wobec Polski wykazał się Józef Stalin. Przykro mi to stwierdzić z wielkim ubolewaniem, bo wprawdzie wskutek zwycięstwa Stalina odpadły od Polski ziemie wschodnie, to jednak przypadły nam znacznie lepiej ucywilizowane ziemie zachodnie i północne. Oczywiście w tym był pewien pomysł Józefa Stalina, żeby stać się rodzajem protektora stosunków polsko-niemieckich i obserwować narastający na przykład rewizjonizm niemiecki w stosunku do Polaków, no bo on wydawał się być nieunikniony po zakończeniu II wojny światowej. A więc Stalin zapewnił tutaj sobie taką rolę niejako decydenta, jak będzie wyglądała relacja polsko-niemiecka w sytuacji, kiedy Niemcy będą się upominać o swoje ziemie wschodnie. To, co ja mówię, oczywiście trzeba opatrzyć mnóstwem komentarzy, że Józef Stalin przyniósł Polsce zniewolenie, ale w sensie terytorialnym, jak się okazało, już niektórzy nawet
przedstawiciele polskich sił na obczyźnie zwracali, na przykład Stefan Korboński, zwracali uwagę, że no, żal nam tych Kreców. No ale jeśli się utrzyma to, że wracamy w cudzysłowie na piastowskie ziemie zachodnie, no to są ziemie znacznie lepiej ucywilizowane, znacznie lepiej utrzymane i z punktu widzenia Polski jest to, pomijając oczywiście, że straciliśmy pewien areał ziemi, że to są ziemie, które dla Polski będą korzystne. Ale ja z trudem na ten temat z Państwem mówię, bo zaraz się pewnie część z Państwa żachnie. No jak to? Stalin dobroczyńcą Polski? Jakże to? Więc to, co Państwu przekazałem, jest taką moją formą mojej prywatnej opinii. Opozycja antyhitlerowska nie miała dla Polski w drugiej połowie wojny żadnych dobrych nowin. Muszę to z przykrością skonstatować. Przy szacunku dla ich determinacji, dla ich niemieckiego patriotyzmu, a nawet dla bohaterstwa, jeśli wziąć pod uwagę czyn pułkownika von Stauffenberga. Ale jeśli chodzi o program wobec Polski, to nie był to program, który Polsce by przyniósł jakąkolwiek korzyść. Mam jeszcze pytanie dotyczące wpływu włoskiego dyktatora Benito Mussoliniego na politykę Adolfa Hitlera wobec Polski. Mussolini miał wiele kontaktów z Polską, między innymi ze środowiskiem ziemiańskim, arystokratycznym. Czy to w jakikolwiek sposób wpływało na postawę Hitlera wobec Polski i Polaków? No to jest znowu otwarcie szerokiego frontu wiedzy, relacje Mussolini i Hitler. Powiem w dużym skrócie, na ten temat trzeba było poświęcić dużo więcej czasu, bo temat jest ciekawy i niezbyt rozbudowany, bo te badania porównawcze faszyzmu, hitleryzmu, stalinizmu są jeszcze ciągle chyba nie nazbyt rozwinięte. Ale jeśli patrzymy na relacje Hitler-Mussolini, to widzimy wyraźnie, że początkowo Mussolini był wzorcem dla Adolfa Hitlera. Hitler aż do 1934 roku upominał się o spotkanie z Benito Mussolinim, który mu tego odmawiał. Odmówił mu nawet przesłania zdjęcia z autografem, co uraziło Hitlera, ale nie na tyle, żeby nie dalej starał się o takie spotkanie. Do takiego spotkania doszło dopiero w 1934 roku. Ale co się stało potem? Tych spotkań było, o ile dobrze pamiętam, 17 w dziesięcioleciu 1934-1944. Potem te role się odwróciły. Mniej więcej od drugiego, trzeciego spotkania Benito Mussolini, Adolf Hitler, to Hitler będzie powoli stanowić wzorzec dla Benita Mussoliniego, a potem jedyne oparcie. Im bliżej wojny, tym Benito Mussolini jest coraz bardziej podporządkowany Adolfowi Hitlerowi. Zawdzięcza mu nawet uwolnienie, jak wiadomo, z miejsca internowania. A teraz z tej perspektywy do kwestii polskiej. Benito Mussolini podejmował różne poufne inicjatywy, ale one miały drugorzędne znaczenie. Na przykład znane jest jego inicjatywa w zakresie zwolnienia z obozów koncentracyjnych krakowskich profesorów, którzy zostali pojmani w listopadzie 1939 roku w ramach tej głośnej Sonderaktion Krakau. Wiadomo teraz z literatury przedmioty, że na skutek nacisków Benito Mussoliniego ci profesorowie, którzy zdołali przeżyć ten ponury eksperyment, zostali uwolnieni wiosną 1940 roku z obozów koncentracyjnych. Benito Mussolini również, z tego co wiadomo, próbował perswadować Adolfowi Hitlerowi atak na Polskę, ale niewiele tutaj wskurał, ponieważ Hitler przeszedł do ataku i domagał się od Mussoliniego zadeklarowania się, kiedy on przystąpi do tej wojny. Jak wiadomo, Benito Mussolini oświadczył wreszcie Hitlerowi, że on nie jest na tę wojnę gotowy i do tej wojny przystąpił dopiero w 1940 roku.
Wiadomo skądinąd, że Mussolini odczuwał pewnego rodzaju sympatię dla Polaków. Miał rzeczywiście te kontakty ze środowiskami arystokratycznymi. Również wielu przedstawicieli obozu władzy faszystowskiego utrzymywali takie kontakty. Wiedziano o tym, że część polskiej prawicy ma wiele sympatii dla faszyzmu. Myślę tu o środowiskach jeszcze bardziej na prawo od Stronnictwa Narodowego, czyli ONR i okolice, ale faktycznie biorąc, ten udział Mussoliniego w ewentualnych działaniach na korzyść Polski oceniam na raczej minimalny. Mussolini nie miał wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o realizację tych podstawowych celów przez Hitlera, zwłaszcza jeśli chodzi o początek II wojny światowej. Właśnie, pytanie, które nawiązuje do pierwszych zdań z wykładu pana profesora, mianowicie czy Adolf Hitler harmonijnie łączył bycie takim bardzo twardym rasistą i pewnym teoretykiem niezmiennym, niezłomnym w swych poglądach z pragmatyzmem polityka, który musiał zmierzyć się z problemami bieżącej polityki. Jak pan profesor sądzi, czy tutaj Hitler potrafił to łączyć harmonijnie, czy był skuteczny w tej dziedzinie? Panie profesorze, no ciężko mi w ogóle zastanowić się nad problemem harmonijności w tej mierze, jeśli pamiętamy, że Hitler był no, fanatycznie antyżydowski. Cała Mein Kampf jest przesycona antyżydowskością. Ja w moim wydaniu krytycznym zrobiłem to, czego nie zrobili Niemcy w swoim wydaniu krytycznym, mianowicie przetłumaczyłem indeks osobowo-rzeczowy należący do oryginału. Kosztowało mi to trochę zdrowia, bo przekształcić indeks niemiecki, gdzie jest inny układ liter w stosunku do haseł, na przykład w języku niemieckim słowo Adel, szlachta jest na A. Żeby w tłumaczeniu pojawiła się szlachta, musi być na S. No i to wszystko wymagało zmiany tego indeksu. Ale dlaczego postanowiłem ten indeks przetłumaczyć z odniesieniami do oryginału i z odniesieniami do mojego tłumaczenia? Ponieważ ten indeks jest zwierciadłem Mein Kampf. Można zobaczyć na przykład, że zdecydowane pierwszeństwo haseł zawartych w tym indeksie to są hasła związane z Żydami. Najczęściej w negatywnym kontekście. Widać wyraźnie, jaki jest profil tej książki, jaka jest jej istota i dlatego zdecydowałem się na ten indeks, niezależnie od tego, że jest też indeks osobowy na końcu książki. Czy to mogło być harmonijne? Czy fanatyzm może być harmonijny? Jak świadczą efekty tej obsesyjnej antyżydowskości Hitlera, on zachował śmiertelną konsekwencję. Jeśli mierzyć liczbą ofiar, a skutki hitleryzmu, liczbą ofiar również wśród ludności żydowskiej. Ale, jak wiadomo, w każdej sytuacji jest słowo ale. Ale przewidywał on taką instytucję Ehrenjuden, nie? Żydzi honorowi, czyli tacy, którym należą się pewne względy z różnych powodów. Dla przykładu, jednego, może nie z wielu, ale z pewnej liczby statystycznej, szanował i chronił do końca życia żydowskiego lekarza jego matki, Klary Hitler. Nie miał słów uznania dla jego troskliwości, kiedy opiekował się śmiertelnie chorą na raka Klarą Hitler. I postanowił temu doktorowi Blochowi ułatwić przeżycie. I doktor Bloch zmarł z przyczyn naturalnych. Był
pod opieką Hitlera, wiedziano o tym. Takich przypadków jest trochę. Inny przypadek, Wiktor Klemperer, ten, który przeszedł do historii jako autor takiej bardzo ważnej, klasycznej książki Język III Rzeszy, lingwista, germanista, który analizował język, bardzo ważne dzieło napisane w czasie już II wojny światowej, a ponadto autor monumentalnych dzienników, które ciągną od lat 20. do końca II wojny światowej, które się zachowały. On przeżył dlatego, że odwagą cywilną wykazała się jego żona Aryjka, która powiedziała, ona nie opuści męża. I do tej tak długo walczyła od tego męża, że ten mąż wraz z nią przeżył. Były takie wypadki, ale to są wyjątki od reguły i trudno tu mówić o jakiejś harmonijności. To są po prostu wyjątki od reguły. Były postacie, które zdaniem czołowych nazistów zasługiwały na to, żeby przeżyć. No i tak się stało. Ale były to, no może setki, a nie więcej. No właśnie. I ostatnie pytanie, panie profesorze. Mianowicie w ostatnich latach pojawiło się wiele, szereg takich hipotez publicystycznych, które przedstawiały alternatywną dla polityki Józefa Becka wizję polityki międzynarodowej Polski przed II wojną światową, zwłaszcza w odniesieniu do Niemiec. Czy któreś z nich by pan uznał za, jak to mówił profesor Piotr Wandycz, za sądy a posteriori, które są pułapką dziejopisarstwa? No to, co pan tak uczenie wyraził, panie profesorze, można nazwać bardziej potocznie gdybologią, tak? Jest jeszcze inne określenie, które jest łagodniejsze, myślenie scenariuszowe. No więc jako historyk niechętnie się oddaję tego rodzaju dywagacjom, ale rozumiem, że dla ożywienia umysłowego niekiedy warto się pokusić. Otóż mój pogląd jest zbliżony do poglądu autorów świeżo wydanej książki będącej biografią Józefa Becka, czyli profesora Wołosa i profesora Kornata. Namawiam Państwa do zajrzenia do tej książki, bo jest bardzo interesująca. No i taka przedstawiająca aktualny, najbardziej aktualny stan rzeczy. Mianowicie, że nie było liczącej się realnej alternatywy dla polityki Józefa Becka. W zakresie polityki równowagi, którą on realizował, a była to polityka należąca do państwa o zdefiniowanej suwerenności. Państwo suwerenne prowadzi politykę na swoją miarę, na swoją skalę i polityka równowagi w stosunku do dwóch groźnych przeciwników była prowadzona przez Józefa Becka ze znaczną zręcznością. Są na to dowody, że ona była zręczna, no bo są te dwa porozumienia polsko-niemieckie i radziecko-niemieckie. Jest sojusz z Francją, zaktualizowany w 1939 roku. Jest sojusz z Wielką Brytanią, podpisany w 1939 roku. Jak wiadomo, Wielka Brytania niechętnie przecież wdawała się w takie sojusze z krajami kontynentu. Ją interesowała równowaga sił z takim krajem jak Polska. No to był pewien ewenement, że zdecydowano się na podpisanie czegoś takiego. No i to wszystko powiedziawszy, no trzeba powiedzieć, że ta misternie budowana polityka równowagi nie zdała egzaminu historycznego, ponieważ nie została zrealizowana w praktyce. Na papierze wyglądała bardzo kusząco, bardzo pozytywnie, natomiast została niestety zdegradowana przez naszych sojuszników. No możemy się zastanawiać, czy lepszą alternatywą był sojusz z Niemcami, tak jak zamierzał to Adolf Hitler, czy sojusz ze Związkiem Radzieckim. Obie alternatywy, znaczy oba rozwiązania zagrażały naszej suwerenności.
One musiały, takie rozwiązania musiały odbyć się kosztem naszej suwerenności. W stopniu, który jest dla nas nie do oceny wtedy, ale proszę sobie wyobrazić, jakby wyglądała Polska, która idzie ze Związkiem Radzieckim. No, wizja 17 Republiki jest tutaj bardzo, bardzo realna, albo wizja PRL-u. Jeśli nie Republika, to Republika Radziecka Zewnętrzna, takim jak była Polska stalinowska. To samo dotyczyło Niemiec. No, powiedzieliśmy sobie, że dla Hitlera prawdopodobnie partner Polski byłby tym partnerem niższej klasy, junior partnerem. Słowacja byłaby tutaj pewnym przykładem, a więc całkowicie zależna, skłaniana do wszystkich ruchów, które wykonywał Adolf Hitler. No nasze położenie geopolityczne wykluczało inne możliwości. Więc w związku z tym, panie profesorze, moja opinia jest taka. Historia po nas przyjechała ciężkim niemieckim, a potem radzieckim czołgiem. Ale niestety po rozważeniu wszystkich za i przeciw, po zagłębieniu się w politykę scenariuszową historii, nie widzę realnej alternatywy. I wydaje się, że ówcześni Polacy nie widzieli też takiej alternatywy, nie mogli sobie wyobrazić innej roli Polski niż tej, jaką im oferowano w okresie międzywojennym, jaką oferowała im też propaganda obozu sanacyjnego, propaganda niepodległościowa. I z tego też powodu byli psychologicznie nieprzygotowani na wszelkiego rodzaju sojusze, które by ograniczały polską suwerenność. Panie profesorze, mam jeszcze chwilkę. Tak jest. Bo jest jeszcze jeden element należący do tego pytania, który pan zechciał postawić. Mianowicie, czy Niemcy mieli szansę na pozyskanie Polaków w czasie II wojny światowej? Czy była szansa, że Polacy zgodzą się na jakikolwiek alians z Niemcami już w czasie II wojny światowej i odwrotnie? Czy Niemcy zgodziliby się na jakiś alians z Polakami? Dlaczego pytam? Ponieważ w literaturze przedmiotu możemy znaleźć na przykład taką tezę, że była grupa Polaków w 1941 roku, która po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej uznała, że to jest możliwy moment, żeby ewentualnie wpłynąć na zmianę polityki niemieckiej wobec Polski i wydobyć się z tej nocy okupacyjnej. Moment, kiedy Niemcy ewentualnie uznają Polaków za partnera i żeby razem na tę Rosję pomaszerować. No, znaleźli się tacy politycy, właściwie drugo- i trzeciorzędni, jeśli chodzi o politykę okresu międzywojennego, którzy dali sygnał, że gotowi są na taki wariant pójść. To był taki sygnał wstępny. Napisał na ten temat taki Polak, który działa w tej chwili w Niemczech, historyk Bernard Wiaderny. Warto zajrzeć do tej książki. Ten jego wątek był w swoim czasie kilkanaście lat temu bardzo dyskutowany w Polsce. Wiaderny jest też autorem biografii ambasadora niemieckiego w Polsce, von Moltkego. Też ciekawa książka. Mam nadzieję, że zostanie niedługo przetłumaczona na język polski. Otóż Wiaderny znalazł taką grupę, która wystosowała pewnego rodzaju memorandum do strony niemieckiej, że pod pewnymi warunkami jesteśmy gotowi, prawda, restytuować stosunki polsko-niemieckie, ale wtedy oczywiście na zasadach partnerstwa i tak dalej. Jaka była reakcja strony niemieckiej? Żadna. Nikt nie zareagował na to. Hitler był przekonany, że jego misja pod tytułem zdobywanie przestrzeni na wschodzie powiedzie się. Zwłaszcza, że jeśli pamiętamy początek wojny ze Związkiem Radzieckim, który no, dawał tego rodzaju nadzieję. Kolejne inne okazje były już coraz mniej prawdopodobne, ponieważ nasiliła się
polska okupacja, polskie rządy na terenie okupowanych i na ziemiach wcielonych i ewentualność pozyskania jakichś znaczących polityków stale malała, a z drugiej strony działało to, o czym powiedziałem. Dla Hitlera nie było powodów, żeby zmieniać politykę wobec Polaków, a jeśli już, to po zwycięskiej wojnie, no bo w czasie wojny, no to będzie oznaka słabości. No krótko mówiąc, Hitler znalazł się w pułapce własnego aberracyjnego pomysłu na wojnę i stał się ofiarą tego, niestety również ofiarą tej całej aberracji jest także strona polska i naród polski, bo wychodzimy z tej wojny w jak najgorszym stanie. Także reasumując, panie profesorze, no być może w czerwcu, w lecie 1941 roku znalazłaby się jakaś grupa Polaków. Na przykład grupa polskich germanofili z okresu międzywojennego z Władysławem Studnickim. Być może byłaby szersza reprezentacja, ale po pierwsze nie wiadomo jak szeroka, bo to przecież jest okres już tworzenia się Auschwitz, morderstw na Polaka w 1939-1940. A z drugiej strony okupant niemiecki, decydent niemiecki nie miał ochoty na taki eksperyment. Uważał, że misja się powiedzie, a Polacy mogą pozostać w tej formule pod człowieka. No można by tam tym pod człowiekom, pod ludziom trochę pomóc, na przykład dać im teatrzyki rewiowe, żeby mogli sobie tam chodzić. Tak na marginesie zwracam uwagę, że w polskiej opinii te koncesje dla Polaków w Generalnym Gubernatorstwie były z punktu widzenia polskiej literatury przedmiotu oceniane jak najgorzej, prawda? Teraz ta opinia się zmienia trochę i dostrzega się, że te wszystkie teatrzyki rewiowe, gdzie brali udział polscy znani artyści z okresu przedwojennego, próbowały niekiedy skutecznie przemycić pewne treści patriotyczne i nie należało tych teatrzyków tak jednoznacznie w czambuł potępiać. To są najnowsze pewne zmiany w literaturze przedmiotu, bo przez wiele lat była tam taka wizja czarno-biała. Polscy artyści powinni wstrzymywać się, co najwyżej być kelnerami, prawda, i zajmować się innymi podrzędnymi stanowiskami, a nie brać udział w tej polityce kulturalnej Rzeszy, która jest antypolska. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za błyskotliwy wykład, który pozwolił nam poznać choćby część ogromnej wiedzy, którą pan posiada na temat Niemiec, Adolfa Hitlera, ich polityki wobec Polski i Polaków, ich stosunku do Polski i Polaków. Ogromnie się cieszę, że ten wykład się dzisiaj tak odbył w takiej właśnie formie. Przypominam państwu, że ten wykład będzie po pierwsze w wersji nagranej na portalu Przystanek Historia czy na IPN TV konferencję do obejrzenia. Będzie również w wersji artykułu, który już pan profesor przygotował, który zostanie też zawieszony w wersji elektronicznej na portalu Przystanek Historia. Jeszcze chciałbym też podkreślić, że tym ostatnim pytaniem i ostatnimi wypowiedziami pana profesora już zaprosiliśmy państwa na następne spotkanie w ramach seminariów z historii najnowszej Biura Badań Historycznych IPN, mianowicie 14 kwietnia, bo zawsze w drugą środę miesiąca, 14 kwietnia o godzinie 12, jeden z autorów biografii Józefa Becka, profesor Marek Kornat, będzie nam właśnie prezentował główne tezy tejże biografii i będziemy dyskutować o polityce Józefa Becka jako najbardziej znanego ministra spraw zagranicznych Polski międzywojennej. Panie profesorze, serdecznie dziękuję jeszcze raz. Panie profesorze, słówko, ostatnie słowo oskarżonego. Dziękując za spotkanie, pozostaję w poczuciu pewnego niedosytu. W tym sensie, że chętnie bym się spotkał z państwem za jakiś czas twarzą w twarz i przeprowadzilibyśmy sobie takie
prawdziwe, żywe dyskusje, bo jest o czym dyskutować, jeśli chodzi o to podwórko, które starałem się przynajmniej powierzchownie zagospodarować. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję. My wszyscy również tęsknimy za tym momentem, kiedy będziemy mogli się spotkać już w warunkach bezpośredniego spotkania, seminarium z udziałem widowni i jestem przekonany, że się wtedy spotkamy. Stoję na co Pana profesora zapraszam serdecznie. I Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następną drugą środę miesiąca, czyli 14 kwietnia. Rozmawiamy o Józefie Becku. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.